Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o mitach i przekłamaniach w związku z objawieniami w Fatimie, a także rozmowa z nowym pasterzem diecezji sosnowieckiej, biskupem Arturem Ważnym oraz o kadencji Bartłomieja Sienkiewicza, która choć krótka, zapisze się w historii jako jeden z najbardziej jaskrawych przykładów arogancji nowej władzy. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.